ciągle o nim mówi. Hej, hej, ja was witam bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Gelek i zapraszam was na kolejną rozgrywkę w naszej grze Hitman Rozgrzeszenie. Kontynuujemy, nic tutaj nie zmieniamy, wszystko tak jak było, zostawiamy. Zobaczmy, co nas tym razem czeka. Mamy, doktorze, jak tam nasze złote jajo? Jest dokładnie tym, o czym pan mówi. Jest niezwykła. Zrobiliśmy jej kilka testów. Jej komórki są jakoś ulepszone przez izotop w jej naszyjniku. Można rzec, że on ją wzmacnia. Po odpowiednim szkoleniu byłaby silniejsza i szybsza niż jakikolwiek człowiek. Jednak po zdjęciu wisiorka słabnie. Jest idealna. Wiedziałem, że agencja chciała jej nie bez przyczyny. Bingo! Lenny! Lenny został porwany! Co? Kto, kurwa, ośmiela się ze mną zadzierać? Jaja sobie, kurwa, robicie? Niech to szlak! Wezwijcie Jade i powiedzcie jej, żeby natychmiast ustaliła okup. I wezwijcie szeryfa! Powiedzcie mu, że chce odzyskać syna! Za to mu, kurwa, płacę pierdolonemu złoczyńcowi! Pani Cooper. Biuro szeryfa. W czym mogę pomóc? To do pana. To skargi, co? Co? Cześć, Lela. Co? Nie! Niech to szlak. Dobra, już idę. Czekaj! Dziewczyna. Tata mnie zabije, jeśli ci powiem. A ja to zrobię, jeśli nie powiesz. O, proszę. Chcieliśmy ją zaraz oddać. Stary, próbowaliśmy tylko trochę zarobić. Ostatni raz. Gdzie Wiktoria? Nie przestawaj. Gdzie go znajdę? W fabryce! Zaraz za miastem! Spytaj kogokolwiek, powiedz! Urządza tam nocną walkę! Kumasz! Dobra, możesz przestać kopać. Mogę już wyjść z tej dziury? Rusz się. Proszę, proszę, z tą zakonnicą to był wypadek, jasne? Przysięgam, nie zabiję już żadnej zakonnicy. Odejdź stąd, odejdź! Nie, nie mam potrzeby, żebyś tego robił. No nie strzelaj do mnie, no dałem ci wszystko, co chciałeś, proszę. Koniec, koniec z zakonnicami, przysięgam, przysięgam. Co możemy tutaj zrobić, słuchajcie? Możemy go złapać na przykład? Zaraz zobaczmy. Skrzynie są pełne dynamitu. O! Z zbyt bliskiej odległości żeśmy strzelili. No dobra. Proszę, proszę, z tą zakonnicą to był wypadek, jasne? Przysięgam, nie zabiję już żadnej zakonnicy. Odejdź stąd, odejdź! Nie, nie mam potrzeby, żebyś tego robił. No nie strzelaj do mnie, no dałem ci wszystko, co chciałeś, proszę! Koniec, koniec z zakonnicami, przysięgam, przysięgam! Chyba było za blisko, znaczy chyba on za daleko jeszcze nie podszedł. Dobra, słuchajcie, zostawmy go w takim razie chyba w spokoju. Zobaczymy, co on tutaj zrobi. No tak. Ej, wracaj, to nie to miałem na myśli. Ej, to chociaż daj mi trochę wody, co? No bądźże człowiekiem, no przecież ja tutaj nie dożyję do jutra. A no. Dobra.
Czyli co, no... koniec misji? No bez sensu troszeczkę, no ale nic. Zbyt krótka misja na jeden odcinek, lecimy dalej. Wyłącz główny system ochrony. No dobrze. Próbujemy w takim razie. Schowajmy jednak. Teren prywatny, okej. Ktoś zaraz gdzieś niedaleko będzie, się domyślam. Jest typo, dobra. Spróbujemy sobie tędy się jakoś delikatnie czysto. Tam jeszcze dwóch jest. Dobra. Oj, 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 oj. Żeby mnie tutaj nikt nie zauważył, tylko chciał w pobliżu. Przebierzmy się szybko. I pozbądźmy się, dobra. Oj, ktoś się zbliża. Ktoś się tu zbliża, tylko nie wiem z której strony. No. Chyba jest za ścianą, przy której jesteśmy, coś mi się wydaje. No nic. Weźmy kartę dostępu. Tutaj ktoś... Obok gdzieś ktoś jest, tylko nie bardzo wiem. Nie, no tutaj go nie widać. On musi być z tamtej strony, coś... Musimy iść gdzieś tam, więc... Uh-huh.
tamten gość odchodzi, się zastanawiam teraz, słuchajcie. Nie wiem, czy odchodzi. Nie. Oj. Bo będziemy musieli tamtego załatwić. Bo on nas może tutaj, słuchajcie, wypatrzeć. Boję się też tego tutaj z tej strony. O. Zaraz, tam było okno chyba. Nie, tu nie było okno. Tu nie było okna. Zaraz, co tu my jeszcze możemy zrobić, słuchajcie? Chciałbym odwrócić uwagę tamtego. Spodnieśmy jeszcze w takim razie to. Zostawmy sobie może tą jedynkę, tylko schowajmy. Zobaczymy zaraz. No bo teraz jestem w przebraniu. On będzie tutaj szedł. I gdzie on dalej? Dobra. Dobra. Wlećmy go. I tutaj spróbujmy go zaciągnąć. O właśnie, o to mi chodziło. Czyli mamy już teraz w miarę czystą chyba drogę, słuchajcie, do... Brak miejsca, no dobra. Wiemy, że brak miejsca. Nie będziemy podchodzić zbyt blisko. Bo może nas nie wypatrzą. Przejdźmy przez okno. Dobra. Chwyćmy go. Spróbujmy go gdzieś podsunąć, może tutaj. Dobra. Nie ma miejsca, żeby ukryć ciało. No i wyłączmy system ochrony. System wyłączony. Weźmy ten klucz francuski, nie wiem jeszcze po co. Wyłącz zapasowy system ochrony. O. Ale jak? Aha, czyli tam muszę się cofnąć jeszcze. No dobra, schowajmy to. Schowajmy to. Przejdźmy jeszcze raz przez to okno. No i próbujmy. Najpierw tego załatwimy. Dobra. Chwyćmy go. Czy tu jest jakieś miejsce na schowanie? Nie ma miejsca na schowanie żadnego. No dobra. Pozbądź się gdzie? Aha, czyli po prostu możemy go
tutaj wyrzucić. No, niech będzie. Ale tu jest jeszcze skrzynia, patrzcie. Widzę tutaj, dobra. No i wróćmy, wyłączmy ten system. Dobra. Czy tu coś mam jeszcze do zebrania? Znajdź wejście do tartaku. No to zaraz będziemy szukać tego wejścia do tartaku, ale ja bym chciał jeszcze coś tutaj, może się da oblukać. Nie wiem. No chyba tutaj już nic nie ma ciekawego. No dobrze. Jeszcze sobie po... O, proszę. Cały arsenał. Oho. No to użyjmy tego przybrania. Chyba to jest to samo, co żeśmy mieli, no ale... Tu mam jeszcze jakieś naboje. Ale niestety nie możemy ich podjąć. Szkoda, szkoda. O! Weźmy tą minę zbliżeniową, wiecie. Oczywiście ją schowamy na razie. I tu już więcej chyba nic nie będziemy mieli. Może się mylę? Nie, nie mylę się. To jest tyle. To jest tyle. No dobra. To wychodzimy. Wychodzimy. No i udajemy się, słuchajcie, do wejścia do fabryki. No i tutaj zaczynają się już przeciwnicy. Zaczynają nas wypatrywać. Nie wiem, czy jeżeli pocaluję, słuchajcie, w tą beczkę, która tam jest, czy ta beczka wybuchnie. Znaczy, czy ta beczka wybuchnie, to wybuchnie, tylko chodzi mi o to, czy wybuch tej beczki spowoduje wyeliminowanie tych dwóch gości. Patrzcie. Nie wiem, z jakiej tu odległości można by było próbować celować. Może tutaj, gdzieś stąd? Podejrzliwość, dobra. Dobra. No dobra, z tego co widzę, to nie był wypadek. Tu zadziałało czyste zło. Jakie teksty? Poczekajmy, aż oni się uspokoją. Spocznij! Nie wiem, co tu się dzieje, ale trzymajcie broń w pogotowiu. Ej, potrzebuję wsparcia! No i? Oj, niedobrze, niedobrze, niedobrze. No, obserwujmy, co tu się będzie działo. Może się uda tego w jakiś sposób zlikwidować? Sprawdźcie tam. Nic tu nie ma.
No, po cichutku, po malutku. Oj! Baza, na razie nic nie mam, ale szybciej, 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 szybciej. Oj nie, niestety. Odrobinę za długo to trwało. Dobra, tutaj teraz. Aj. Chciałem do apteczki, ale... No musimy ich tutaj już pozdejmować niestety. To już nic nie wymyślimy. Nie, nikogo nie brakuje. Aj. Nie, nie, tylko nie Harley, no. Ten gnoj nam ziomku odstrzeli wujek. Jasna dupa. Aj, aj, aj. Inaczej to trochę planowałem. Ten ślepak pewnie nawet w dupsko twojej starej by nie trafił. No nic. No i pomyślmy, co dalej. No dobra. Po cichutku, po malutku. Otwórz zamek. No i otwarte. Unikaj strażników. Co to za urządzenia? Nie, to nic chyba z tym się zrobić nie da. Zobaczymy, kto komu dupsko złoi. Oho. Tak, tak, tak. Czyli on będzie tutaj szedł, dobra. Dobra, dobra, dobra. Może sobie, nie wiem, gdzie tutaj wyjdziemy na razie. Dobra. Coś tu trzeba połatać. Dobra. Okej. Dobra. Tutaj akurat miejsc mamy pod dostatkiem. Zbierzmy dowody.
Aha, tu jest manekin jakiś, tak? Co możemy z tym zrobić? Nic. Tu też nic. Tu Alfa 4. Czysto. No to cieszę się, że czysto. Aha, czyli w tamtą stronę będzie szedł. No dobra. Przejdźmy przez okno. Dobra. Cieszę się, że czysto. O, jakaś skrzynia. Nie, tutaj nie przejdziemy. No w pobliżu nikogo nie ma, więc tutaj spokojnie możemy już teraz bez jakiegoś specjalnego ukrywania się, ale pochowajmy to, co żeśmy nabrudzili. Apteczki nie mogę zażyć. Karta dostępu. Szkoda, że z apteczki nie możemy skorzystać, ale chyba dlatego, że mamy pełny pasek. O co tu chodzi? Nie wiem. No nic, idziemy wyżej. Czy na tym poziomie coś będzie ciekawego? O. Jeszcze wyżej. Jest wyjście, ale to możemy jeszcze wyżej pójść. Zobaczmy, co jest wyżej. Bo ciekawi mnie to. O, proszę. No bo jest pluwa. Tylko niestety nie możemy tego podnieść. No bo mamy pełne, że tak powiem, sprawdź wynik F1. Znaleziono wyjście. Dexter Industries. Prawdopodobnie zatrudniają połowę Hope. Miasto zostało wykupione i skorumpowane, a Blake Dexter z radością podpisał czek. Gdzieś w tej fabryce Victoria jest przetrzymywana wbrew swojej woli. Muszę działać szybko. No, czyli po prostu tutaj, gdzie żeśmy byli. No dobra. Skoro znaleziono wyjście, to otwieramy drzwi. Zejdź do kompleksu. Dobra. Zastanawiam się, no nic, zejdziemy tędy. To się wali. Użyjmy drabiny, dobra. Da się ześliznąć? Da się. Co tu dalej możemy zrobić? Użyj drabiny lub skoczyć. O, teraz możemy się na krawędź.
Halo? Tak. Okej. A może spróbuj go zresetować? A czy mała zielona dioda modemu mruga? Tak, ta podpisana DSL. Nie wiem. Teraz jestem trochę zajęty, ale postaram się przyjechać najszybciej jak się da. Dobra. Nie. Tak. Co? Uważa, mam tu jakiś kłopot. Sprawdzę, co dokładnie się stało. Dobra. Sprawdźmy. Przebierzmy się. Czy możemy go gdzieś ukryć? Ale chyba nie ma... Nie ma takiej potrzeby, mi się wydaje. Słuchajcie. Bo wątpię, żeby tutaj ktoś przechodził. Tu jest akurat ze zasłoną jakąś. Więc... Jest szansa, że nikt go nie zauważy. Tu możemy się tylko ukryć. Ale nie o to nam chodzi generalnie. Myślałem, że to są już jakieś dowody, ale... To jest jakaś mina. Ewidentnie. Nie możemy jej też podnieść. Szkoda. Bo jedną już mamy, dlatego. No dobra. Schodzimy niżej. Otwórzmy. Dobra. Rzuć na to okiem. Tak, za chwilę przyjdę. Rzuć na to okiem. Chwila. Sektor drugi sprawdzony? Wiem, spokojnie. Mamy to miejsce pod kontrolą. Rzuć na to okiem. Gdzie ty jesteś? Nie dam się nabrać, kolego. Ja też nie dam nabrać. Dobra. Teraz musimy go szybko załatwić. Nie. Ojejku, dlaczego on taki jest nie... Co jest? Dobra. Chwyćmy go i wciągnijmy tu do środka. Gdzieś go wypadałoby schować. Nie wiem gdzie. Może tutaj? Dobra. Przebierzmy się. Dowody. Tak. Punkt aktywacyjny mamy. Fajnie. Aktywujmy. Nie ma sensu chyba tam, słuchajcie, wyżej iść z tej strony. Coś mi się wydaje. Oj, nie tak chciałem. Chciałem zejść tam na dół, tak naprawdę. Nie będziemy tego zamieniać.
Tędy pójdziemy chyba jednak. Przeskoczymy tędy? Czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Oj. Spóźnimy się na odprawę. Cholera, może jeszcze zdążymy. Musimy, kurde, spróbować. Dobra, niech idą na tą odprawę. Bałem się już przez moment, że mnie zauważą, bo byli bardzo blisko. Ale na szczęście nie. Okej. Udało się tu dostać. Tam mamy apteczkę. Mamy drabinę, dobra. Tylko nie wiem, po co miałbym jej używać. Tu jest po tej stronie ktoś. Chciał się tędy przedostać. No nic, wyeliminujemy go. Czysto. Dobra. Rozejrzyjmy się tu. Wiem, że wszyscy z niecierpliwością wyczekiwali urodzin Karla, ale w końcu jesteście zawodowcami. Rozumiecie, praca stoi na pierwszym miejscu, a gdy jest najwyższy stopień gotowości, roboty mamy po same uszy. Oddział Delta zajmie się Karlem. Obiecali, że pokażą nam zdjęcia tortu. My dzisiaj obejdziemy się bez tego, chłopcy, ale oddział Alfa nie potrzebuje żadnego pieprzonego tortu. Każdy ma swój przydział. Ruszać. Uciekajcie! To zaraz... Chyba coś tu wybuchło. Chyba. Tego już za wiele. Broń w pogotowiu. Musi... O! Zmienił strój! Dobra. Nic. Kto tam nie dojrzał? No nie. Kto mnie dojrzał? Chyba za późno. Czysto. Okej. Nie wiem, może przebierzmy się? Ja szukam ciągle tego wejścia, słuchajcie. Pociągnij za dźwignię. Przywrócenie zasilania włączy windę. O, właśnie. No dobra. To ciągniemy. Ale skoro jest tu czysto, to jakoś specjalnie nie musimy się już stresować, przynajmniej na tym poziomie. O. Uruchom generator. Zasila windę. No dobra. Odpalony. O, i mamy windę. Super. I włączamy windę. Czyli jeszcze głębiej zjeżdżamy. No dobra.
Znaleziono windę. O, z powrotem zero. No dobra. No i co dalej? Aha, czyli musimy tu w górę. Dobra. O. Jakiś gość. No to idziemy. Ojejku, dlaczego on ucieka? Przede mną, dostanę się do kompleksu. Oj. Nie. Tak. Przebranie. Dobra. Musimy go gdzieś jeszcze chyba ukryć, słuchajcie. Co? Nic. Albo ktoś sobie zrobił fajrant, albo ktoś zdrowo oberwał. No, sprawdzam to, spokojnie. Oj, szybciej. Znaleziono ciało? No bez żartów. No nie, przykrywka spalona? To on! Zmienił ciuchy! Dobra. Weźmy. To nam się może przydać, słuchajcie. Czyli co, na razie czysta droga, tak? No na to by wychodziło. Po co mielibyśmy tam schodzić? Nie bardzo wiem. Aha, chyba już wiem. Dobra. Czy ja się mogę go w jakiś sposób pozbyć? Chwyćmy go. Może gdzieś schowajmy o za ten... za ten wagonik. Dobra. Patrzcie, ile tam ich jest. O kurczę. Mamy punkt kontrolny. Dobrze. Aktywujemy. Cześć, Monty. Jak tam na drodze? Wszystko gra. W zeszłym miesiącu urodziła mi się córeczka. Gratuluję. Dzięki. No. Trochę mnie to wzięło przez zaskoczenie. Większość życia się zawsze. Dobrze. Może teraz by się udało go zdjąć? Co? No nie! Przykrywka spalona, a niech to. No nie. Ten typ chyba sobie z nami pogrywa. Za dużo tych wieczerzy ma tu miejsce. Nie no. Słabo. No nic, jak nas zabiją, mamy punkt kontrolny, na szczęście.
Co mamy jeszcze za tym? Przebierzmy się. Nie wiem, czy to nam coś już w tym momencie da, ale... Chyba nie. No niestety, nie udało się tego załatwić po cichu. Wypuścił mnie! Wypuść mnie! Spokój! Dobra. Próbujmy otworzyć. Trochę żeśmy jednych punktów tutaj nabrali, ale... Przeładujmy i schowajmy tę broń. Nie wiem, czy nam coś to da już teraz, ale... Na szczęście jest pierwsza pomoc. No cóż, już musimy teraz robić to na głośno chyba. Nie udało się. Zrobiło się gorąco. Bardzo nawet. Kurwa. No nie. Wezwijmy windę. Co się stało? No... Nie poszło to tak, jak byśmy chcieli. Aha, mina zbliżeniowa na minę zbliżeniową, no to tu nic nam to nie da. Nie, to jest jakiś tam czlenio. Nie dam się nabrać. Hej, słyszy mnie ktoś? Potrzebuję pomocy, jest tu kto? No i co ja mam dalej zrobić? Aha. Czyli koniec misji. No to tak to wyglądało. Tutaj żeśmy sporo punktów minusowych niestety zaliczyli. No i nie udało się do końca przejść po cichu. No ale cóż, mówi się trudno. To tyle ode mnie w tym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. I do następnego. Cześć.